Grzegorz Schetyna, kandydatem na nowego premiera, Platforma Obywatelska zaprezentowała wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Partia złoży go formalnie w przyszłym tygodniu, po konsultacji z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi. W trakcie debaty przed głosowaniem Schetyna ma wystąpić w Sejmie i uargumentować działania PO. Inicjatywę Platformy zamierza poprzeć Nowoczesna, rządu nie będzie też broniło PSL. Aby wniosek o wotum nieufności został przyjęty, musi na niego zagłosować większość ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231 parlamentarzystów. Kolejni świadkowie w sprawie wypadku z udziałem premier Beaty Szydło – przesłuchani. Udział w przesłuchaniach brał także obrońca podejrzanego. Nie przekazał jednak szczegółowych informacji, kim są świadkowie. Wcześniej obrońca uczestnika wypadku nie uczestniczył w przesłuchaniu funkcjonariusza BOR i premier Szydło, gdyż, jak twierdzi, nie był powiadamiany o dokonywanych przez prokuraturę przesłuchaniach świadków. Do wypadku z udziałem szefowej rządu doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Podwyżki wynagrodzeń albo ogólnopolski protest. Ratownicy medyczni postawili rządowi ultimatum. Dają miesiąc na spełnienie postulatów. Chodzi o 800 zł podwyżki w tym momencie, we wrześniu 1200 zł i 1600 zł we wrześniu przyszłego roku. Ratownicy dążą też do upaństwowienia branży, czyli w uproszczeniu wyeliminowania z rynku prywatnych karetek. Po rozmowach w Ministerstwie Zdrowia realizacja tego żądania jest bardzo prawdopodobna. Termin, jaki ratownicy dali rządzącym, ma minąć 14 kwietnia. Prawie 37 milionów złotych zgarnie szczęśliwiec, który rozbił czwartkową kumulację Lotto. To najwyższa wygrana w historii zakładów. Padła w kolekturze w niewielkiej miejscowości Skrzyszów w Małopolsce. Rekordzista kupił kilka zakładów i zagrał metodą na chybił trafił. Nie wiadomo jednak, czy przejeżdżał przez Skrzyszów, czy to gracz, który tam mieszka. Do tej pory rekord należał do osoby, która zagrała 22 sierpnia ubiegłego roku w kolekturze w Ziębicach na Dolnym Śląsku. Wygrana wyniosła wówczas ponad 35 milionów złotych. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego kontra Real Madryt z Cristiano Ronaldo na czele. To hit ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie zagra przeciwko AS Monaco Kamila Glika. W losowaniu w szwajcarskim Nyonie Juventus Turyn trafił na FC Barcelonę, a Atletico Madryt zmierzy się z angielską ekipą Leicester City. Pierwsze mecze 11 i 12 kwietnia, rewanże tydzień później, 18 i 19 kwietnia. Finał rozgrywek odbędzie się 3 czerwca na Millennium Stadium w Cardiff.